No więc na początek chciałabym porozmawiać o nowej siedzibie miejskiej powiatowej biblioteki publicznej. Mieszkańcy już na pewno mogli wyczytać na stronach internetowych Urzędu Miasta, że właśnie taka nowa siedziba jest w planach. Już jest pozyskane dofinansowanie. Skąd i ile, powiedzmy? Tak, cieszymy się ogromnie, bo jest rozstrzygnięcie konkursu w Ministerstwie Kultury. W jego imieniu zarządza środkami finansowymi Dom Książki w Warszawie. No i dostaliśmy już teraz na piśmie potwierdzenie, ostateczną informację, że wygraliśmy w tym konkursie maksymalne dofinansowanie, bo ono wynosi 2 miliony złotych. To była pula maksymalna, którą można było otrzymać. W tej chwili jesteśmy na etapie ostatecznego harmonogramu i podpisania umowy, niemniej rozpoczynamy już procedury przetargowe. W związku z tym, że są te pieniądze też w perspektywie, mieliśmy taki okres, Dom Książki nas informował, że to będzie inwestycja, musiała być rozliczana w ciągu 4 lat. Martwiliśmy się, no bo długo mówimy, kto długo buduje, ten drogo buduje, a więc chodziło nam, żeby jak najkrócej. No i teraz mamy już ostateczną decyzję, że rzeczywiście będziemy mogli w roku ubiegłym, w przyszłym, przepraszam, skończyć, a więc w ciągu 1,5 roku będziemy mieli nowy obiekt. Myślę, że jeden z najładniejszych obiektów, jaki powstanie w Wąbrzeźnie. Szkoda, troszeczkę będzie taki schowany za strażnicą, ale myślę, że wszyscy będziemy mogli i tam chodzić, tak, bo to nie będzie tylko biblioteka, czytelnia, ale będzie można się spotkać, pograć jakieś w gry planszowe, więc będzie wiele atrakcji, które powinny przyciągnąć naszych mieszkańców. No, mam nadzieję, że będzie to początek roku 2018, tak, że w przyszłym roku do końca roku skończymy, potem będzie przetarg na wyposażenie biblioteki, no i myślę, że początek maja, może na Dzień Bibliotekarza 2018 rok zrobimy jakieś takie uroczyste otwarcie. Przy strażnicy, czyli przy OSP, tam na tak, tych budynkach tam przy ulicy Matejki. Przy ulicy Matejki, gdzie kiedyś była Państwowa Straż Pożarna i w tej części, gdzie właśnie oni przebywali jako strażacy z tyłu, będzie rozbierana ta część budynku i w miejsce tych starych budynków właśnie powstanie nowy obiekt. Myślę, że teraz przetarg gdzieś do końca czerwca, podpisanie umowy, że gdzieś na początku lipca powinniśmy zobaczyć wykonawcę właśnie na budowie. Warunek jest taki, żeby ten surowy stan w tym roku udało się wykonać i żebyśmy mogli pozyskać tą kwotę 2 milionów, która jest na ten rok dla nas przeznaczona. W roku przyszłym no już dokończenie będzie z pieniędzy samorządu. Właśnie, bo 2 miliony to jest to dofinansowanie spoza, ale tu budżet miasta też na pewno będzie potrzebny. Tak, będzie z budżetu miasta dofinansowanie. Kosztorys dzisiaj wynosi 5 milionów 600 z wyposażeniem. Wyposażenie jest wycenione na około 400 tysięcy, czyli roboty budowlane około 5 milionów 200 tysięcy. Ja zakładam, że w przetargu no, będzie to znacznie niższa kwota. No i tak myślę, że te drugie 2 miliony pewnie z kawałkiem będzie musiał dołożyć samorząd i będzie to rozłożone na dwie raty, część w 2017, reszta początek 2018 roku. Projekt tej biblioteki już też jest wykonany, już został wykonany w tamtym roku, przez kogo? Projekt został wykonany przez pracownię projektową, teraz żebym dobrze pamiętał nazwisko pana Jagła. Jest to projektant, który wrócił z Saksów w Londynie przez 12 lat bodajże. Projektował w tym mieście. Wrócił do Grudziądza, na rynek tutaj nasz, kujawsko-pomorski, ogólnopolski. Wystartował w przetargu, no i go wygrał. Z tego co wiemy wcześniej, podobną bibliotekę również projektował w Świeciu nad Wisłą. Byłem, oglądałem tą bibliotekę, projekt jest podobny. Bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że rzeczywiście też taki obiekt powstanie w naszym mieście. A dlaczego w ogóle te właśnie budynki postanowiono zaadoptować na nową bibliotekę i jak powiększy się metraż, bo no to będzie znacznie większa od tej obecnej? Oczywiście, znacznie większa biblioteka, metrażowo ja nie chcę teraz mówić ile to jest metrów, bo nie pamiętam takich szczegółów z projektu, ale na pewno będą osobne pomieszczenia i dla czytelników dorosłych, i dla dzieci, pomieszczenia takie, gdzie będzie można prowadzić różnego rodzaju spotkania, pogadanki. Wiemy, że będzie część taka archiwistyczna, bardzo spora. No, budynek już bardzo nowoczesny, przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
prawnych z tarasami ogromnymi, a więc będzie można przy pięknej pogodzie i również sobie usiąść na zewnątrz obiektu, żeby posiedzieć, porozmawiać czy podyskutować. Jest to obiekt, można powiedzieć, że prawie trzy poziomy będzie miał, tak? Bo jeden będzie w ziemi podpiwniczony i dwa poziomy, parter i pierwsze piętro nad ziemią, czyli trzy poziomy, znacznie, zdecydowanie większy od tego. Ten to już tutaj można powiedzieć historyczny. Co z nim zrobimy po wyprowadzce biblioteki, jeszcze nie wiemy. Nie mamy jeszcze na to pomysłu, natomiast no, dzisiaj też żyję tym, żeby jak najszybciej udało się ten przetarg wykonać, no i żeby jak najszybciej też prace ruszyły. Myślę, że wszyscy będziemy się ogromnie cieszyć z tego obiektu. Właśnie na końcu, że tylko na chwilkę wróćmy do tego, już pan burmistrz o tym wspomniał, na jakim etapie jest, że wniosek już został pozytywnie rozpatrzony, jest przyznane dofinansowanie, tak. I teraz przetarg na wykonawcę, tak? Tak, teraz przetarg na wykonawcę, już jesteśmy do tego przetargu przygotowani, do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oczywiście musi to biblioteka ogłosić, takie są warunki, że robi to wszystko biblioteka, my tutaj bardzo wspieramy, tak naprawdę merytorycznie, bo rozumiemy to, że biblioteka nie ma takiego zaplecza pracowników, fachowców jak tutaj w urzędzie. My to wszystko przygotowujemy oficjalnie, tylko będzie zawieszane przez bibliotekę ten przetarg. No i tak jak powiedziałem, jesteśmy pewnie do końca tego tygodnia uda się ten przetarg już zawiesić na stronach internetowych i miasta, i biblioteki, i myślę, że do końca czerwca, łącznie z podpisaniem umowy już z wykonawcą, uda się tego dokonać. Tak jak powiedziałem, pieniądze są już przyznane. Ostatecznie dostaliśmy potwierdzenie pismem oficjalnym do Urzędu Miasta. W tej chwili czekamy tylko na projekt umowy, który też już jest w zarysie. On jest na stronach ministerstwa, my go już mamy, też analizujemy. Myślę, że niebawem dojdzie do podpisania oczywiście też tej umowy. No i to jakby zamknie tą część formalną, proceduralną. No i później będziemy tylko trzymać kciuki, żeby nic się na budowie nie stało, bo niestety zaczynamy od zburzenia budynków po byłej Państwowej Straży Pożarnej. No i mam trochę obawy, bo nie cały obiekt będzie burzony, one są ze sobą, te budynki, bardzo połączone, więc żeby się coś tam nie stało na budowie, bo wtedy byłby to jakiś problem, ale mam nadzieję, że firma specjalistyczna, która się oczywiście na tym zna, zrobi to doskonale i nic się tam nie wydarzy. Jak jesteśmy przy temacie przetargów, remontów, budowy, to przypomnijmy mieszkańcom miasta o remontach ulic. Ostatnio jak rozmawialiśmy, to były ulice Podmójnik, Akacjowa, Topolowa. Na jakim etapie teraz tam, czy już się zaczęły remonty? Tak, jeżeli chodzi o ulicę Okrężną, od tego zacznę, bo jesteśmy na etapie, gdzie wykonawca zgłosił nam ostateczny odbiór, gotowość do ostatecznego odbioru, a więc przystąpimy do tego odbioru i myślę, że to jest kwestia już godzin. Ulica ostatecznie, z tego co wiem, tam brakuje jeszcze tylko chyba lamp, a tak już jest wszystko ok. Kolejna ulica, którą rozpoczęliśmy, to ulica Podmłynnik. Tam wykonała, z tego co wiem, firma Delta na zleceniem Zedzwiku wszystkie prace związane z kanalizacją, wodą, wodami opadowymi, czyli deszczówką. To wszystko zostało zakończone i w tej chwili już plac budowy został przekazany również firmie Drobut, która wygrała przetarg na budowę tej ulicy. Z tego co widziałem, rozpoczęły się chyba prace układania krawężnika i chodnika po lewej stronie, patrząc od ulicy Wolności. Więc teraz będą to takie już naprawdę większe utrudnienia, tak, jeżeli chodzi o poruszanie się. Wykonawca ma w zakresie i w umowie wpisane, że musi być ciągły dostęp przez 24 godziny na dobę do domu pomocy społecznej, w związku z tym ruch będzie możliwy, pewnie w bardzo ograniczonych warunkach, ale ten ruch będzie możliwy. Myślę, że pierwsza część jakaś będzie do DPS-u, później od DPS-u w drugą stronę, tak żeby zawsze można tam swobodnie dojechać. Termin zakończenia to chyba 15 września, ale mam nadzieję, że wykonawcy uda się troszeczkę wcześniej tą ulicę zakończyć. No i z tego, co też mi wiadomo, dzisiaj na zleceniem Zedzwiku również wchodzi firma Delta na wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Topolowej. Tam będzie nowa kanalizacja deszczowa robiona od początku, bo ulica jest słabo odwodniona.
I też przy okazji będą wymieniane przyłącza wodociągowe. Jeżeli coś tam będzie z kanalizacją, to również tam na jakimś odcinku wiem, że po kamerze, którą Zedwik zlecił, się okazuje, że tam też wymaga jakiś odcinek remontu kanalizacji sanitarnej, więc też będzie wyremontowany i dopiero potem wejdzie wykonawca. Wykonawca z Torunia jest już gotowy, brał tutaj udział również w rozmowach na temat wykonania tej ulicy właśnie z Deltą. Dogadywali się do przebiegu tej kanalizacji, bo ją oczywiście, tą ulicę remontujemy. Tu nie ma jakichś wielkich projektów budowlanych, jest to remont. Chodziło tylko, żeby dobrze między wykonawcami zgrać te prace. Delta mówi, że długo tam nie zabawi, w ulicy Akacjowej niewiele tam ma do zrobienia, no, całą ulicę Topolową musi wykonać, ale myślę, że też to szybko zejdzie. Natychmiast, kiedy zejdzie Delta, wchodzi firma z Torunia, która wygrała przetarg na budowę tej ulicy. Tam będzie pieszojezdnia na ulicy Topolowej, a na ulicy Akacjowej normalnie ulica z chodnikami. Dobrze, na koniec jeszcze jeden temat, który chciałam poruszyć, bo jakiś czas temu mówiliśmy o konsultacjach w sprawie cyrku na naszej antenie i ten temat zawisł. Jak ostatecznie te konsultacje przebiegały? Temat nie zawisł, ja już chyba gdzieś to w telewizji kablowej mówiłem, no pewnie trochę czasu minęło, bo prowadziliśmy te konsultacje społeczne. No odzew społeczeństwa uznaję bardzo mały, tak? Bo skoro wpłynęło 40 ankiet, przy kilku tysiącach ludzi, które chodzą na wybory, ja już nie mówię wszystkich mieszkańców, ale tych jakby aktywnych, którzy no, w jakiś sposób angażują się w życie miasta, no to rzeczywiście ten odzew był minimalny i mogę powiedzieć, że z tego zdecydowana większość z 40 ankiet była na nie, żebyśmy nie pozwolili cyrkom ze zwierzętami wjeżdżać do Wąbrzeźna. Natomiast było 13 ankiet bodajże na tak, gdzie mieszkańcy, właśnie te ankiety na tak, żeby pozwolić, były wszystkie bardzo szeroko uargumentowane właśnie tym, że cyrki historyczne to już nie takie, gdzie biją, że zwierzętom jest coraz lepiej, że żebyśmy dali zresztą swobodę wyboru mieszkańcom, bo przecież my i tak nie zakażemy, jeżeli zakażemy na swoich terenach, a na prywatnych terenach, to przecież i tak będzie taki cyrk mógł występować. No i po przeanalizowaniu tego wszystkiego, no, podjąłem decyzję, że zostawiamy status quo, nie będę tutaj ingerował, tak, skoro mieszkańców tak naprawdę do końca to nie interesuje, jest to minimalny temat, którym jakaś garstka osób się zajęła, jeszcze tak patrząc po aktywności, no to pewnie tych inicjatorów, którzy byli za tym pomysłem, rodziny, znajomi, to była większość. Więc stwierdziłem, że ten temat nie interesuje mieszkańców. Z drugiej strony też silnym argumentem jest to, że przecież każdy ma prawo wyboru. Jeżeli ja uznaję, że tak, moje dzieci nie pójdą, bo jest to coś nie tak tymi zwierzętami w cyrku się ludzie zajmują. W związku z tym ja mogę na znak protestu nie pójść, nie kupić tych biletów, nie pójść z rodziną, z dziećmi. Każdy ma prawo wyboru, tak? Ponadto też z tego co wiem, cyrki duże w Polsce zaczęły też głosić to, że w związku z tym, że nie ma oficjalnego zakazu, a zakazują tylko burmistrzowie czy prezydenci niektórych miast, to będą wnosili odszkodowania, bo konstytucja daje dostęp równy do rynku dla każdego. To nie jest tak, że ktoś może powiedzieć nie. Oczywiście mam tu mieszane uczucia, no bo jako burmistrz miasta jestem gospodarzem, zarządzam mieniem tego miasta, więc no mogę powiedzieć, że w imieniu mieszkańców decyduję o to na co i tak dalej, ale tak jak jeszcze raz podkreślam, ze względu tylko i wyłącznie na to małe zainteresowanie, tak, uznaję, że to był właściwie temat wywołany, który z naszego społeczeństwa, naszych mieszkańców w ogóle nie interesował. Postanowiłem, że nie ingeruję, zostawiam status quo, każdy ma prawo wyboru, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Myślę, że sprawa ucichła. Nikt mnie o to na ulicy nie pyta, tak? Kiedy się gdzieś tam spotykam, jakby tematu cyrku nie było. Rozumiem. Dobrze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo i dziękuję Państwu.